Przypomnę, w naszym sklepie można kupić wszystko, naprawdę. Od zwykłej rzodkiewki po luksusowy samochód. Także no, zachęcamy do współpracy i jesteśmy w kontakcie. No, to do widzenia. No to jak tam? Pierwszy dzień w pracy? Ile pan transakcji zrobił? Jedną. Jedną transakcję? Mhm. Proszę pana, nasi pracownicy w ciągu dnia robią średnio 60-70 transakcji. A co pan robił cały dzień? Ile pan utargował? 380 tysięcy. 300... Ile? 380 tysięcy. To co pan sprzedał? Najpierw sprzedałem haczyk na ryby. 380 tysięcy za jeden haczyk na ryby? Proszę pana, proszę mnie tutaj nie wciskać. Nie, to był mały. Później klient jeszcze kupił średni i duży. Potem się zastanowił i wziął trzy żyłki. Cienką, grubą i średnią. Zapytałem go, gdzie będzie łowił ryby. Powiedział, że w jakiejś dziczy na Mazurach. To zaproponowałem mu od razu wiatrówkę, nieprzemakalne spodnie, gumowce, no bo tam piździ, nie? Powiedziałem mu, że przecież przy brzegu to słabo biorą, więc od razu poszliśmy po łódź motorową. Dowiedziałem się, że ma za mały samochód, żeby ją przewieźć, więc od razu kupił przyczepkę. I to wszystko pan sprzedał gościowi, który przyszedł kupić jeden malutki haczyk na ryby? Nie, a skąd? On przyszedł po podpaski dla żony. Zaproponowałem mu, że skoro nici z bzykania w weekend, to może sobie na ryby pojedzie.